tłum się cieszy z karła, co chce giganta grać. Z okazji Święta Niepodległości. Elbląscy artyści, jeśli pozwolicie Państwo chciałbym ich wszystkich przedstawić, bo sądząc po oklaskach chyba im się należy. Tomasz Stańczyk. Michał Wińszke, Kwas. Paweł Koszyński. Maja Kadłubowska. Marta Gałuszewska. Agata Ogórek. Karolina Piejna. Ewelina Bernarek, Martyna Malozińska oraz najmłodszy z wokalistów, 10 lat, Szymon Tomczyk. Tak myślałem. Proszę Państwa, wokalistom towarzyszyła grupa wokalna NOW pod kierunkiem pani Katarzyny Panicz. Oczywiście młodzieżowy Dom Kultury w Elblągu. Oto skład grupy.
Proszę się pokazywać. Ola Walczak. Martyna Krawczyk. Wiktoria Wójtowicz. Gosia Sinica. Iga Kopas. Sylwia Kondraczuk. Ewelina Sienkiewicz. Rosalia Grabowska. Julia Kaczmarczyk. Gosia Pos. Dominika Domańska. Rosalia Sobecka. Przemek Fryc. Dawid Leśniak. Są koledzy. Adam Guzman. Paweł Marchel. Maciej Strąg. Artur Matła. Szymon Janowicz. Wojciech Karpiński. I sprawcy tego całego wydarzenia pod względem muzycznym, czyli autor wszystkich aranżacji muzycznych, nowych aranżacji, Bartosz Krzywda. Szymon Cilkę, saksofon. Patryk Dziedziun, gitara basowa. Radosław Szewczyk, gitara. Paweł Matycki, perkusja. Piotr Krucki, z tyłu jest cymbały. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za tę gorącą owację i udział w naszym koncercie. Oczywiście to nie koniec naszego świętowania. Jak powiedziałem na początku, to Wigilia Święta Niepodległości, więc już dziś Państwa zapraszam na jutro w imieniu prezydenta Elbląga, pana Jerzego Wilka, na Marsz Niepodległości. Rozpoczynamy o godzinie 10.30. Spotykamy się przed dworcem PKP, gdzie symbolicznie powitamy Józefa Piłsudskiego, który wraca właśnie z Magdeburga, z towarzyszącymi mu politykami. Marsz będzie się odbywał sprzed dworca ulicami Grunwaldzką, tysiąclecia, rycerską, wigilijną, Stary Rynek pod Bramę Targową, gdzie nastąpi takie uroczyste powitanie marszałka, mowa pana prezydenta, krótka inscenizacja historyczna, występ chóru Pro Muzyka z Pruchnika oraz ulubionej orkiestry wojskowej z Elbląga. O godzinie 13:00 msza święta w katedrze w intencji ojczyzny. Po mszy świętej będzie możliwość składania kwiatów pod pomnikiem błogosławionego Jana Pawła II. Dziękujemy serdecznie, zapraszamy. Do zobaczenia. Miłej nocy.